Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie pogadamy o procesie Johnny Depp vs. Amber Heard. Proces w tej chwili się zakończył. Ława poszła deliberować. Będą decydować o tym, czy Johnny Depp udowodnił, że Amber Heard go pomówiła i czy Amber Heard udowodniła, że przez Johnny'ego Deppa ma stres pourazowy, PTSD, i że jej kariera doznała dużego uszczerbku, więc należy jej się jakieś odszkodowanie, bo to są dwie rzeczy, które właśnie każda ze stron próbowała udowodnić. W piątek 27 maja odbyły się mowy końcowe, ale jeszcze zanim te mowy końcowe mieliśmy jakieś 2 tygodnie wszelkiego rodzaju różnych zeznań i po przerwie, bo tam była tygodniowa przerwa w procesie sądowym, były dni, kiedy było naprawdę nudno, były dni, kiedy naprawdę bardzo dużo się działo. Taką piękną perełką, o której wszyscy mówią, to jest cross-examination, które przeprowadziła Camille Vasquez właśnie na Amber Heard, kiedy idealnie punktowała wszystkie rzeczy, w których nie do końca coś się zgadza w zeznaniach Amber, nie do końca się zgadza z tym, co ona zeznawała przy okazji procesu w ogóle w Wielkiej Brytanii, który wtedy Johnny Depp wytoczył magazynowy, który nazwał go właśnie wife beater, czyli facetem bijącym żony, i on wytoczył proces o to. Natomiast w tamtym wypadku akurat magazyn obronił się tym, mówiąc, że na podstawie informacji, które uzyskał, miał prawo tak napisać. Więc tamta sprawa dotyczyła zupełnie czegoś innego, tutaj sprawa dotyczy też zupełnie czegoś innego. Tutaj Johnny Depp pozywa Amber Heard o zniesławienie za artykuł, który ona napisała, w którym sugeruje, że Johnny Depp dopuścił się przemocy fizycznej oraz seksualnej na niej, bo oczywiście jest bardzo wiele typów przemocy. Ktoś może uznać, że jego zachowania, które były pokazane podczas tego procesu, czyli właśnie niszczenie tych szafek w kuchni, ciągłe picie, narkotyki, alkohol, czy też wyzywanie słowne, że to też może być przemocą, i ja nie neguję tego, że tak może być. Natomiast tu w przypadku tego konkretnego jakby procesu i tego konkretnego zarzutu, który był postawiony, to ten zarzut dotyczył przemocy fizycznej oraz na tle właśnie seksualnym. Tak więc ja tak, wiecie, tak przelatuję przez to słowo, bo YouTube. I YouTube jest bardzo dziwny i YouTube na podstawie takich słów może po prostu zdemonetyzować dany film. Dlatego ja tak przelatuję przez te słowa. Możliwe, że ja tam jeszcze tam coś wyciszę je w trakcie, żeby właśnie tego nie było. Ja mam ze sobą tutaj w ogóle telefon, bo trudno spamiętać, co się działo przez te wszystkie 2 tygodnie. Ale ponieważ codziennie właśnie robiłam Wam takie podsumowania na Instagramie, no to mogę się też do nich odnieść i mogę do nich powrócić. No i powiem Wam, że właśnie jeśli chodzi o zeznania Amber Heard, to widać było, że po tej tygodniowej przerwie, chociaż w teorii nie powinna rozmawiać o swoich zeznaniach ze swoim teamem prawników, widać było, że jednak bardzo mocno zmieniła swój sposób przemawiania. Na początku właśnie te wszystkie memy, które chodzą, gdzie właśnie ona tam tak sztucznie płacze, sucho płacze, i tam mój pies nadepnął na pszczołę. W ogóle to są właśnie z tych momentów pierwszych, z tych pierwszych dni. Natomiast tutaj już właśnie widać było, że o wiele bardziej pilnuje się nad tym, w jaki sposób jest postrzegana i w jaki sposób mówi. Natomiast cały czas mówiła do ławy, tak? Jakby nie mówiła do adwokata, tylko mówiła do ławy, co jest bardzo częste, właśnie zauważyłam w przypadku osób zeznających na rzecz Amber, tych, które są powołane i są w sądzie. Bardzo często jest tak, że odpowiadają właśnie kierując się w stronę ławy i mówią do nich. Większość ekspertów, którzy zostali powołani przez zespół Johnny'ego Deppa i sam Johnny Depp zresztą, odpowiadał w stronę adwokata, z którym jakby prowadzi ten dialog w pewnym sensie, czasami tylko zerkając w stronę ławy. Natomiast tam to wyglądało tak, że Camille Vasquez, czyli adwokatka ze strony Johnny Deppa, zadawała pytanie Amber Heard, na przykład: to pani coś zrobiła, czyż nie? I ona robiła tak, słuchała, a potem mówiła: nie, to nie ja. I znowu tak. I za chwilę znowu jakieś pytanie: nie zgadzam się, to nie było tak.
I znowu tak, to było tak przekomiczne i chociaż nie było tej takiej, wiecie, dramatycznej mimiki, jaka na początku w tych pierwszych dniach była, no to, to dla mnie było strasznie, strasznie sztuczne, tak, więc no tutaj się, ten cross w ogóle, powiem wam, był bardzo, bardzo dynamiczny i widać było, że Camille Vasquez zaszła tak pod skórę, zalazła pod skórę Amber i ona w pewnych momentach była naprawdę bardzo zdenerwowana, szczególnie kiedy Camille Vasquez zasugerowała, że Johnny Depp pomógł załatwić jej rolę w Aquamanie, na co właśnie ona strasznie się obruszyła o to. I druga rzecz właśnie, kiedy powstała dyskusja na temat tego, czy Amber faktycznie przekazała swoje pieniądze na cele charytatywne, te pieniądze, które uzyskała z, po rozwodzie, czy też nie. I co ciekawe, Amber twierdziła, że ona tak naprawdę, jej się należało 30 milionów, bo przecież nie było żadnej intercyzy ani tego dokumentu, który się podpisuje już po zawarciu małżeństwa, więc ona de facto powinna była dostać 30 milionów. Pamiętajcie, że oni byli małżeństwem jakieś 15 miesięcy może, tak więc nieco ponad rok, ale jej się należało 30 milionów, jej się należało połowa jego majątku po prostu. Ona chciała tylko 7 i przekazała wszystko na cele charytatywne i tak naprawdę nie przekazała, bo ona jeszcze nie przelała tych pieniędzy, ale zdeklarowała się, że przeleje te pieniądze. I potem się tłumaczyła, że nie mogła przelać, dlatego że Johnny Depp ją pozwał, natomiast Camille Vasquez pięknie pokazała, że wszystko zostało sfinalizowane w lutym 2000 bodajże chyba 18 roku. W październiku tego roku w telewizji duńskiej był przeprowadzony wywiad, w którym to Amber twierdziła, że przekazała, już było donated, czyli było, to nie było, że I pledged, czyli właśnie deklaruje się, że przekaże, tylko było $7 million was donated, czyli zostało przekazanych, czyli w teorii powinno być, że zapłacone. A pozew sądowy był tak naprawdę dopiero w marcu 2019. Tak więc od momentu otrzymania całej tej kwoty 7 milionów, którą ona uzyskała po rozwodzie, minęło 13 miesięcy. W międzyczasie jeszcze była w telewizji, w której twierdziła, że wszystko już zostało przelane, a de facto przelała chyba 250 tysięcy albo 500 tysięcy w sumie. Tak więc tutaj bardzo ładnie to zostało wypunktowane. Oczywiście potem wkroczyła Elaine, która starała się to wszystko wyprostować, no na tym to polega, także mamy direct examination, czyli właśnie pytania jakby od naszego prawnika, potem jest ten cross, czyli ten przeciwny prawnik zadaje pytania i potem wkracza znowu jakby nasz prawnik, który pomaga wyprasować jakby te rzeczy, które się pojawiły właśnie tutaj w tych zeznaniach. Następnie te kolejne zeznania to już były takie, powiem wam szczerze mówiąc, trochę nudne, bo zeznawali wszystkie osoby, które zeznawały, to są byli uczestnicy życia, tak? Bo to byli albo byli przyjaciele, albo była makijażystka, albo była trenerka aktorstwa, albo była coś tam. To nie są osoby, które są w tej chwili w życiu Amber, tylko to są wszystko ex, czy tam former, czy tam used to be i tak dalej. Tak więc to były wszystkie osoby właśnie i praktycznie żadna z tych osób nie pojawiła się w sądzie na żywo, tylko wszystko to było poprzez właśnie poprzez rozmowy, które odbyły się mniej więcej od 2019 roku aż do teraz, bo potem wiadomo była pandemia, trochę inaczej się to działo, tak więc powiem wam, że te wszystkie właśnie takie wypowiedzi tych świadków, no były mało porywające, no co tu dużo mówić, no zwłaszcza, że oglądamy je w telewizorze i tak naprawdę one są pocięte, bo tam po drodze są jakieś sprzeciwy, które wnosi druga strona i de facto my nie słyszymy tych sprzeciwów, nie wiemy o co chodzi i trochę trudno się tak naprawdę oglądało tego typu zeznania, więc ja tak jednym okiem je oglądałam. W zasadzie jedyną chyba osobą, tak przynajmniej mi się kojarzy, z tych osób, które faktycznie są jakby w życiu Amber, jest jej siostra Whitney, która była na sali sądowej i zeznawała, ale i zarówno mnie, jak i tak jak oglądałam właśnie te wszystkie filmy, streamingi na YouTube, które ja oglądam, ja miałam takie bardzo nieodparte wrażenie, że ona tam nie chce być. Siedziała taka zdenerwowana, była taka wiecie, skulona w sobie. Strasznie jakoś tak, nie wiem, niekomfortowo się czułam oglądając jej zeznania. Tak jakby miałam takie wrażenie, że emanuje z niej po prostu dyskomfort i tak na zasadzie, Jezus Maria, byle szybciej, dobra, spadam. Naprawdę było to bardzo trudne do oglądania.
nie wiem na ile wiarygodnym świadkiem jest Whitney, powiem Wam, bo faktycznie ona podtrzymywała niektóre z zeznań Amber, czyli na przykład zeznanie właśnie, gdzie Amber twierdziła, że myślała, że podczas jednej z kłótni Johnny zepchnie Whitney ze schodów i tam po części potwierdzała to, co Amber mówiła, ale częściowo to się nie zgadzało do końca z tym, co Amber twierdziła. Też to, co Amber zeznawała teraz, było trochę inne niż z tym, co zeznawała właśnie w przypadku tego procesu UK, który był kilka lat temu. W ogóle jedna ciekawa rzecz. To wyciągnięto i to jeszcze sorry, wrócę do Amber. Wyciągnięto jej zeznanie właśnie tamto, w którym ona, jej się wymsknęło, że powiadomiła TMZ o tym, że będzie składać pozew o rozwód. I to zostało wyciągnięte podczas właśnie cross-examination i Kamil Vasquez właśnie tak mówi, że wymsknęło się do pani, że tutaj powiadomiła pani TMZ, na co po prostu Amber twierdziła, nie, to nieprawda, to ja w ogóle nie o tym mówiłam. To jest klasyczny przypadek, kiedy po prostu mówi się człowiekowi, jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. I Amber dokładnie tak mówi, jest tak mało wiarygodnym świadkiem, że no to się w pale nie mieści, ale ten moment właśnie jest po prostu piękny, ja go też pokazywałam Wam na Instagramie, w ogóle mam zapisane relacje, wiecie, w tych kółeczkach na górze na Instagramie, więc możecie tam zajrzeć i właśnie zobaczyć to, bo ja to też uchwyciłam i uchwyciłam też, bo ja oglądałam to na kanale Emily DeBaker i ona właśnie jak to zobaczyła, to było takie oh fuck, po prostu, że właśnie, po pierwsze, że to wyciągnęli, bo ona pewnie nie widziała też tych zeznań, bo ona jakby weszła w ten proces trochę tak jak na zasadzie w pewnym sensie ława, tak, czyli nie chciała wiedzieć za dużo o tym, co się dzieje i nie chciała znać tego, co jakby pływa dookoła, że tak powiem, jakie informacje, żeby mieć mniej więcej pojęcie o tym, jak to widzi ława, więc jakie decyzje mogą podjąć, co może być istotne, tak, więc ona tam tego właśnie nie widziała, więc po prostu no w szoku była, że to w ogóle było i to jak Amber próbowała się z tego wykręcać, to było tak w zasadzie serio, ale serio. Jednym z takich ciekawszych zeznań, słuchajcie, było zeznanie makijażystki właśnie, która zresztą notabene była powołana przez Team Amber Heard. I to jest makijażystka, która nakładała makijaż Amber podczas jej wywiadu w jednym z talk show, to był chyba James Corden, prawda? Kiedy ona twierdziła, że dzień wcześniej miała wielką awanturę z, właśnie w domu i że Johnny przywalił jej głową w nos i że miała napuchnięty nos, miała prawdopodobnie złamany, miała rozwaloną wargę, miała w ogóle sińce, znaczy sińce, wiecie, te no, limo pod oczami i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze były pokazane zdjęcia, jak po tej brutalnej napaści wyglądała Amber, że tak naprawdę praktycznie nic nie miała, przynajmniej jakby to zdjęcie nie obrazuje tego, co ona, o czym ona opowiada, bo oczywiście miała, ale po prostu to się nie zgadza. No i właśnie jej makijażystka opowiadała o tym, że miała nieco większe sińce pod oczami tutaj szczególnie i użyli po prostu korektora o bardziej brzoskwiniowym zabarwieniu niż standardowo oraz miała... nie powiedziała, że rozwaloną wargę, ale powiedziała, że właśnie miała takie pęknięcie na wardze, więc nałożyli czerwoną szminkę, żeby tego pęknięcia nie było widać. I to jest w zasadzie wszystko. Więc jeżeli słyszymy o brutalnym ataku i o tym, jak została potraktowana, że prawie prawdopodobnie został jej złamany nos. Ona cały czas twierdziła, że ten nos został złamany, ale jakby nigdzie nie widać było obrażeń, które by potwierdzały to, że ten jej nos został złamany. Nawet nie ma żadnych dokumentów medycznych, które by to potwierdzały. No i właśnie ta makijażystka, która mówi, że no nie było żadnej opuchlizny. Były właśnie te tutaj takie zasinienia, które zostały zniwelowane korektorem oraz po prostu mocniejsza czerwona pomadka i to wszystko, więc to się po prostu trochę kupy nie trzyma. Dodatkowo jeszcze zeznawała, ja nie wiem, czy u nas w Polsce jest na pewno jest, tylko nie wiem, jak się nazywa, acting coach, czyli taki, wiecie, trener aktorstwa w zasadzie. I zeznawała właśnie jej trenerka i ta trenerka również była powołana przez Team Amber. I ona zeznała, że Amber ma problemy z płakaniem
w scenach filmowych, z tym, żeby jej łzy leciały. I jak ona to powiedziała, słuchajcie, to zastanawiam się, czy ktokolwiek z ławy się zaczął zastanawiać nad zeznaniami Amber i tym, jak ona dramatycznie to wszystko opisywała i że faktycznie żadne łzy jej praktycznie nie leciały. Więc zastanawiam się, czy oni o tym pomyśleli, czy to im wpadło do głowy i jak w ogóle można było takiego świadka powołać. Przecież oni wiedzieli, co ona powie, tak? Bo to było znowu, to nie było zeznanie na żywo. To było tak zwane video deposition, czyli to już zostało nagrane wcześniej, ze 2 lata wcześniej, więc każdy wiedział, co tam będzie. Więc jak? W ogóle jak? Dla mnie to jest niepojęte, że jakby Team Amber wypuścił coś takiego, bo ja bym autentycznie, będąc na ławie, zaczęła sobie przypominać zeznania Amber i myśleć sobie o tym, czy ona płakała, czy nie, bo przecież chyba nie płakała, więc to chyba było bardziej aktorsko, tak? No, powiem wam, że tak siedziałam i tak trochę się zastanawiałam, jak w ogóle. Następnie dla fanów liczb, wykresów i takich rzeczy, zeznawali świadkowie, tak zwany expert witness, tak? Czyli na przykład ekspert od social mediów, ekspert od kariery, ekspert od czegoś tam. I znowu, mam wrażenie, ja się zastanawiam, skąd oni wzięli tych ekspertów, bo trochę mam wrażenie, że po prostu wzięli tych ekspertów, którzy powiedzą to, co im jest potrzebne, ale de facto nie poparte niczym, nie poparte w ogóle niczym. Był ekspert od social mediów, który próbował pokazać, że zrobił analizę trendujących hashtagów na Twitterze i że większość hashtagów trendujących była szkodliwa dla Amber Heard i że to była wielka kampania, niby chcieli przedstawić to jako właśnie wielką kampanię zorganizowaną, żeby zaszkodzić Amber Heard. Podczas gdy taki, które trendowały, to było Justice for Johnny, czyli właśnie tak naprawdę związane z Johnny Deppem, a nie z Amber. Oczywiście były hashtagi typu Amber Turd, czyli turd to jest po angielsku inna nazwa po prostu na ekskrementy ludzkie, z uwagi właśnie na to, co ona zrobiła, więc no powiem wam, że ci eksperci, którzy zostali powołani, naprawdę pozostawiali wiele do życzenia i trochę wyglądało tak, jakby ich wzięli po prostu z książki telefonicznej. Bardzo łatwo przychodzili właśnie prawnicy od strony Johnny'ego Deppa i w kilku dosłownie pytaniach potrafili rozwalić wszystko to, co zostało powiedziane. I finalnie to, co ci eksperci tak naprawdę pokazali, to, że w pewnym sensie nie można im wierzyć. Jeżeli mamy eksperta od social mediów i po jego, wiecie, zeznaniach, jedyne wnioski, do jakich dochodzimy, to, że w momencie wypuszczenia tego nagrania takiego głosowego, w którym Amber mówi do Johnny'ego: powiedz światu, Johnny, powiedz światu, że ty, mężczyzna, jesteś ofiarą przemocy domowej i zobacz, kto ci uwierzy, że właśnie trendującym hashtagiem był Justice for Johnny i Amber is abuser, czyli Amber jest przemocowa, tak nazwijmy to w ten sposób. Więc jakby zupełnie to mi się w głowie nie mieści, bo no, jeżeli zeznawali eksperci od strony Johnny'ego Deppa, to jedyne, do czego strona Amber się potrafiła przyczepić i najczęściej się przyczepiała, to są braki jakichś certyfikatów, na przykład jak zeznawała dr Curry, która robiła analizę psychologiczną, właśnie badała jakby Amber Heard. I też znowu, dlaczego badała Amber Heard, a nie badano Johnny'ego Deppa? Dlatego, że Amber Heard w swoim właśnie pozwie powiedziała, że cierpi na zespół stresu pourazowego po byciu w związku z Johnem. Więc skoro to było w jej pozwie, to musiało zostać zbadane. Johnny Depp nic takiego w pozwie swoim nie miał, bo on pozywa o zniesławienie. Więc musiał udowodnić, że to, co było napisane w tym artykule, było nieprawdziwe i że to wpłynęło negatywnie na jego karierę. Więc on nie musiał być poddany żadnym badaniom dodatkowym przez psychologów, co notabene powiem wam, że Team Amber próbował zrobić. Do tego zaraz wrócimy, tylko skończę o dr Curry. Dr Curry, kiedy znowu zeznawała, tak naprawdę jedyne, czym próbowano podważyć jej zeznania, to, że nie jest board certified, nie wiem, jak to się u nas po polsku nazywa, i że w momencie, kiedy miała wywiad jakby o pracę w pewnym sensie, to był przeprowadzony w domu Johnny'ego Deppa, a nie gdzieś w miejscu publicznym albo w biurze, więc i podano kolację, i że w ogóle były muffinki, że w ogóle coś tam, więc po prostu, znaczy muffinki to były akurat, jak się spotkała z Amber w biurze, ale po prostu no powiem wam, że jakby ich tok myślenia i rozumowania był... Ja nie mam słów trochę, ja nie znam się na prawie i podejrzewam, że na pewno jest dużo rzeczy, których ja nie ogarniam w tym zakresie, albo nie ogarniam strategii,
całej prawnej, która za tym stała, na pewno tak, ale jednak jak widzę team Johnego i team Amber, jak się jedni, jak się drudzy zachowują, jak jacy są ich świadkowie, to to jest naprawdę poziom po prostu team Johnny tu, team Amber tu, naprawdę, to po prostu widać nawet dla takiego laika, jakim jestem ja. No i właśnie wracając do tego, że Amber musiała być przebadana, powiedzmy tak, przez psychiatrę, czy też jakby, no tak, psychiatrę, psychiatryst, z uwagi właśnie na to, że ona twierdzi, że ma zespół stresu pourazowego. Natomiast właśnie Tim Amber wyciągnął jakiegoś gościa, nie wiadomo skąd, który dawał takie, wiecie, nieprzyjemne wrażenie, jak zeznawał. Był na żywo w sali sądowej, ale był bardzo taki wyniosły, taki wiecie, z góry patrzący na wszystko, taki co to nie on. Naprawdę jakiś taki creepy w ogóle jeszcze dodatkowo był. Wyglądał faktycznie jak Doc z Powrotu do Przyszłości, naprawdę. Próbował de facto chyba podważać jakieś zeznanie. W sumie to powiem wam, że nie wiem po co on tam był, ale to co on zrobił, to zdiagnozował Johnny'ego Deppa jako, że ma zaburzenia narcystyczne. I zrobił to, nie przeprowadzając żadnego wywiadu z Johnnym Deppem, jakby na podstawie notatek, które były z jego tam sesji chyba terapeutycznych, na podstawie wywiadów, jakie oglądał, jakich Johnny Depp wiecie, udzielił w ciągu całej swojej kariery, i na podstawie, to jest najlepsze, filmów i ról aktorskich, jakie on wybierał. Na przykład, że w Piratach Karaibów mówił wolno i niewyraźnie, to może być oznaka nadużywania alkoholu. Przez Johnny'ego, nie jego postać. Powiem wam tak, może sobie, skąd żeście tego gościa wzięli? Gościu taki... I potem wszedł właśnie na cross-examination, zaczął zadawać pytania właśnie prawnik od strony Johnny'ego Deppa. I on się zaczął zachowywać, jak na pewno widziałyście te memy gdzieś w internecie, właśnie takiego starszego pana. Ja muszę na to odpowiedzieć. Po prostu, wiecie, ja nie mam słów i nawet sędzia powiedziała: tak, musi pan odpowiadać na pytania. Po prostu nie rozumiem, po co był ten koleś tam. Po prostu i to było jeszcze już jakby pomijając, że cyrk na kiju, ale to było też nieetyczne, to było niezgodne z zasadami, że nie można diagnozować kogoś na odległość. Nie można czegoś takiego robić, to jest po prostu niezgodne. Natomiast on twierdził, że można, bo inaczej to w ogóle oni by nie mieli pracy. Powiem wam, że no... Załamujące, naprawdę załamujące byli ci świadkowie po stronie Amber. Coś, co mnie bardzo zastanawiało i zastanawiało mnie w ogóle, po co oni to zrobili, to wezwali jako świadka Ellen Barkin, czyli to jest aktorka, jeżeli ktoś nie wie może, bo ona już nie jest jakoś tak super popularna, była popularna właśnie w latach 80-tych, 90-tych, po prostu jak była młodsza. I ona przez jakiś czas tam była w związku z Johnny Deppem, co ciekawe w swoich zeznaniach powiedziała, najpierw powiedziała o związku romantycznym, a potem powiedziała, nie, zmieńmy to na związek seksualny, okej. I zeznawała po to tylko, żeby powiedzieć, że kiedyś, nie wiem, chyba się pokłócili, czy Johnny się na coś wkurzył i że po prostu rzucił butelką gdzieś tam w coś i że nie celował w nią i że po prostu się pokłócili, że tyle. I to miało być wielkie zeznanie, pokazujące agresywną naturę Johnny'ego Deppa, bo to miało być zeznanie podpierające to, co mówi Amber, czyli że właśnie to on rzucał nią butelkami, bo przecież 20 lat temu raz rzucił butelką. Więc no powiem wam, że to było naprawdę bardzo, bardzo zastanawiające, po co ci wszyscy świadkowie. Dodatkowo był świadek, która, bo to była babeczka, która zeznawała, dlaczego, jaką to niezwykle wielką karierę mogła mieć Amber po Aquamanie, ale przez to, co się dzieje tutaj z Johnny Deppem, niestety nie mogła i że to jest wina Johnny'ego Deppa ogólnie, dlatego że wszystkie te negatywne informacje, jakie są w sieci, to jest wina, to jest jego wina, bo to on sieje te negatywne informacje. Nikomu nie, znaczy oczywiście, że im przyszło do głowy, że to nie są, nie jest jego wina, tylko że po prostu no, opinia publiczna, ale no wiadomo, że tego nie będą mówić. Natomiast właśnie porównywała karierę Amber do kariery Jasona Momoa, który jest Aquamanem, który grał w Baywatchu, który grał w Grze o Tron i który miał swój własny serial Tarzan, ale do niego, do Gal Gadot,
która grała w Szybkich i Wściekłych, miała tytułową rolę Wonder Woman, do Chrisa Pina, Chris Pine, chyba tak, czyli on miał tytułową rolę kapitana Kirka, znaczy to nie jest tytułowa, bo to był Star Trek, ale jakby głównym bohaterem jest kapitan Kirk. I też grał w Wonder Woman z Gal Gadot i do Zendayi, którzy wszyscy mówili Zendaya, nie Zendaya. Nie wiem, jakoś źle wypowiadali jej imię w ogóle. Która generalnie grała od najmłodszych lat na Disney Channel, miała cudowny serial Euphoria, była w Spider-Manie i oni porównywali karierę Amber do tych właśnie osób. Oczywiście ona tam powiedziała, że to jest tak przybliżone, bo wiadomo, że to nie do końca jest równe, ale że oni mieli takie kariery i tutaj to tak wybuchło i oni mieli tyle na social mediach i tak dalej i że tak naprawdę Amber powinna mieć taką samą trajektorię, czyli tak samo powinno jej to rosnąć, jak właśnie w przypadku tych osób, ale przez to, co się działo tutaj z Johnny i w ogóle z tym całym shitem, no to niestety nie. I ona de facto powinna od kilku lat grywać w filmach, w których dostaje po 4-5 milionów za film. Średnio tam, nie wiem, jeden film rocznie przez ileś tam lat, no to powinno tam jej wyszło chyba, nie wiem, 30 milionów dolarów czy coś takiego i wyszło, że ona już powinna tyle zarobić, ale niestety nie zarobiła, bo właśnie tu się tak dzieje. I każdy się de facto za głowę łapał, że jak porównujesz w ogóle tych aktorów. Potem wezwano, to już team Johnny'ego Deppa, wezwał właśnie też takiego specjalistę od Hollywood, który generalnie jest w Hollywood od czasu Gwiezdnych Wojen w latach 70., więc naprawdę facet ma tyle historii, że ja bym z chęcią cały dzień go słuchała, naprawdę jest fantastyczny. I właśnie on pokazał, jak gdzie są podstawy jakby wyliczeń pani, bo pani sobie tutaj powiedziała coś, ale nie ma żadnych wyliczeń, nie wiadomo jakie algorytmy ona przyjmowała. Ona tylko w pewnym sensie porównała sobie dwie osoby i powiedziała, że to powinno być to samo, nie biorąc pod uwagę właśnie całych tych... jakby całej kariery, bo żeby było ciekawie, kiedy na krosie właśnie zadawano jej pytania odnośnie wcześniejszej kariery tych wszystkich osób, do których ona porównywała Amber, to ona za bardzo nie wiedziała. Więc jak możesz porównywać karierę Amber do kariery z karierami innych osób, jeżeli nie znasz historii ich kariery, nie wiesz jak długo oni byli na ekranie, nie wiesz w jakich produkcjach grali, no w ogóle jak można to... I dokładnie to samo właśnie wyciągnął ten ekspert, który powiedział, że no jakby nie można tutaj tego porównywać. Poza tym kontrakty też mają jeszcze inne dodatkowe elementy. To jest nie jest tylko gaża, to jest na przykład gaża z promesą na coś tam, albo z udziałami w zyskach, albo coś tam. Jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które wpływają na gażę i to nie jest takie proste, że jeżeli Amber tu dostała 2 miliony, to za następnego Aquamana, czyli trójkę, powinna dostać 4 miliony i to jest jakby naturalne i normalne i na pewno by to dostała, więc musimy liczyć, że właśnie ona straciła te 4 miliony przez to, co tutaj się działo, chociaż w ogóle jeszcze nie ma mowy o Aquamanie trzecim, więc no powiem Wam, że znowu eksperci, którzy się pojawiają, są osobami, które de facto chyba mam wrażenie, że nie znają całej sprawy i mają mówiony tylko taki mały fragment i na podstawie takiego małego fragmentu idą potem jako ekspert, wypowiadają się i nagle właśnie ten team Johnny'ego pokazuje im, ale to nie do końca tak było, ale czy pan wiedział, że to, bo to też było jeszcze z tym gościem od social mediów i nagle się okazało, że właśnie i ten na przykład psychiatra właśnie, który oceniał Johnny'ego Deppa, który zdiagnozował go z zaburzeniami narcystycznymi, Boże, powiedzieć to, kiedy ja tak szybko mówię, pokazali mu zdjęcie właśnie Johnny'ego Deppa, który zasnął i trzymał pudełko lodów i ponieważ zasnął, to te lody się rozpuściły, wylały i tak dalej. A on zeznał, że mu powiedziano, że to są wymioty. Że on po prostu po pijaku zasnął i tutaj sobie zwymiotował. Rozumiecie? On to zeznał, więc to oznacza, że Team Amber w ogóle przekłamuje dowody, jakie daje swoim ekspertom. To jest dla mnie w ogóle... What the fuck? Co się dzieje? I wiecie, i to jest team, który tutaj no też w sumie się dobrze dobrali, tak? Bo Amber też przeinacza dowody i ten team potem dając ekspertom coś do zanalizowania i potem przedstawienia eksperckiej opinii również przeinacza dowody. To powiem Wam, że jak to wyszło, to dosłownie tak jak teraz, trochę na zasadzie nie wiem co powiedzieć i tak właśnie łapię się za głowę, tylko staram się nie dotykać jednak twarzy i tak macham tą twarzą, bo chcę się ręką koło twarzy, bo chcę się złapać. Powiem Wam, że no to było po prostu niesamowite, jak to w zasadzie, jak to w ogóle jest możliwe. Takich jeszcze dosyć ciekawych świadków, powiem Wam, którzy się pojawili w ogóle na arenie, to było w zasadzie w moim odczuciu dwóch, bo oczywiście było mnóstwo ekspertów i wiecie, osób, które zeznawały, natomiast moim zdaniem było takich właśnie dwóch świadków, którzy
mam nadzieję, i przynajmniej takie jest wrażenie, bardzo mocno zaważyli na całej tej sprawie. Jednym ze świadków był właściciel, ja tutaj mam zapisane, bo nie pamiętam jak to się nazywało Hicksville Trailer Palace. I jest to miejsce, w którym Johnny Depp, Amber Heard wraz ze swoją świtą pojechali po prostu się wyluzować, pić, brać narkotyki, generalnie tam wiecie, chili w ogóle. No i to miało być miejsce, gdzie Johnny Depp właśnie zaatakował jedną kobietę, która po prostu siedziała i się podobno tylko i wyłącznie przytulała do Amber Heard, że on ją złapał za nadgarstki i powiedział, czy wiesz ile siły wymaga złamanie kobiecego nadgarstka, czy coś takiego. I że potem właśnie Amber go odciągnęła, oni poszli do przyczepy, w której nocowali i że ponoć tam on zdemolował tą przyczepę właśnie w przypływie, w takiej szaleńczej zazdrości i tak dalej. No i właśnie team Johnny'ego zgłosił tego świadka, czyli właściciela tych przyczep, na co oczywiście team Amber tam, wiecie, w panice, że nie, że tak nie można i tak dalej. Natomiast jest to niespodziewany świadek, którego tam jakoś to tłumaczyli, że ponieważ jest to odparcie jakby tych zarzutów, które oni rzucili, to on się mógł pojawić. Tylko tyle, że trzeba go było poprzez taki proces voir dire, nie znam się, więc jakby tutaj nie będę wam za dużo o nim mówić. Natomiast poprzez jakby ten proces i sędzia i właśnie team Amber zadawali mu pytania, żeby zobaczyć, czy na przykład nie oglądał wcześniej tych procesu, jakby team Amber musiał też wybadać w ogóle, co ten świadek wie i co będzie zeznawać, dlatego że wcześniej wszyscy inni świadkowie, jakby każda ze stron wiedziała mniej więcej, co ten świadek powie, mniej więcej oczywiście, no bo wiadomo, że potem już odpowiedzi na pytania mogły być różne, a tutaj jest taki, wiecie, świadek po prostu znikąd. No więc świadek został wpuszczony na te zeznania, sędzia powiedziała, że może zeznawać, no i cóż on takiego zeznał? Generalnie, że kiedy całe towarzystwo się zjechało, że pan Johnny Depp był bardzo miły, że rozmawiali, bo oni się kiedyś, dawno temu poznali i że lubili muzykę i rozmawiali o gitarach i ktoś tam, jakiś też z pracowników pobiegł po gitarę, więc sobie siedzieli i rozmawiali i że w którymś momencie przyszła Amber bardzo niezadowolona z tego, że właśnie Johnny Depp nie poświęca jej tyle uwagi, ile wymaga sytuacja. Więc pan właściciel się oddalił, tylko słyszał, że oni się kłócili i po prostu oddalił się jakby do swojego lokum, w którym on zostawał. No i generalnie on mówił, że nie był za bardzo obecny podczas całego wieczoru, no bo to jest impreza jakby gości. On był po prostu u siebie, więc nie widział wszystkiego, nie słyszał wszystkiego. Natomiast z tego, co zaobserwował, to Amber była bardziej agresywna w stronę Johnny'ego niż Johnny w stronę Amber. No i następnego dnia rano właśnie mówił, że został wezwany do jednej z przyczep, w której podobno doszło do jakichś zniszczeń. No i te zniszczenia polegały na tym, że zostały wyrwane lampki z sufitu, których naprawa kosztowała $62. Więc całe to zeznanie totalnie podważa to, co mówiła Amber, że przyczepa została zdemolowana całkowicie, że po prostu zniszczenia były katastrofalne praktycznie i że właśnie menadżer, właściciel był bardzo niezadowolony i że w ogóle to była wielka afera i że tutaj nie wiadomo co, wiecie, Johnny zrobił, natomiast tu się pojawił właściciel, który powiedział, że nie, nic się takiego nie stało, wymienili dwie lampki, kosztowało to $62 i to wszystko. Kolejnym bardzo ciekawym świadkiem, który w zasadzie spowodował, że pojawiło się mnóstwo memów, szczególnie właśnie galerii, która siedziała za, która jest za prawnikami, to był były pracownik stacji telewizyjnej TMZ. Stacja telewizyjna TMZ to można by powiedzieć, że to jest taki trochę brukowiec, coś takiego. Oni generalnie, wiecie, no, próbują złapać jak najbardziej żenujące filmy, żenujące zdjęcia, taka trochę moim zdaniem padlina. No ale z czegoś się trzeba utrzymywać, jakby mają rzesze oglądalności. No i oni tuż przed rozpoczęciem chyba procesu rozwodowego, wydaje mi się, że to chyba był proces rozwodowy, czy też jakby generalnie tych wszystkich posiedzeń takich, udostępnili nagranie, w którym to Johnny Depp właśnie trzaska tymi szafkami. Jest takie bardzo popularne i krąży w sieci już od dawna. No i właśnie zeznawał były pracownik tej stacji, który mówił mniej więcej, jak to wygląda, że dostają na przykład jakiś cynk, że ktoś będzie w danym miejscu, sprawdzają wiarygodność i na przykład wysyłają właśnie reporterów w dane miejsce. I że on był taką osobą, która właśnie wysyła reporterów w dane miejsca, więc opowiadał właśnie o tym, że dostali cynk, że Amber Heard będzie na przykład w sądzie składać pozew o tymczasowy zakaz zbliżania się,
Nawet mieli powiedziane, z której strony ma siniaka, więc wiedzieli, z której strony się ustawić. Powiedziano im, że Amber Heard będzie pozować z tym siniakiem przed wejściem do sądu i nawet powiedziano im, którymi drzwiami będzie wychodziła, dlatego że gmach sądu, w którym ona składała te zeznania, jest olbrzymi. Jest wjazd do garażu, jest wejście od północnej, południowej, wschodniej i tak dalej strony, więc naprawdę tam trzeba by było, wiecie, sztab reporterów mieć, żeby obsadzić każde wyjście. Oni dokładnie wiedzieli, którym wyjściem będzie wychodzić Amber, więc wiadomo było, że ktoś ich powiadomił i że musiał być to ktoś z teamu Amber, że tak dokładne, szczegółowe informacje. Oczywiście tego w zeznaniach nie było, natomiast to było mocno, wiecie, między wierszami powiedziane. Wydaje mi się, że właśnie o to chodziło, żeby ława sama doszła do właśnie takiego wniosku. Dodatkowo też mówił właśnie o tym nagraniu, które oni otrzymali. Po pierwsze powiedział, że nagranie, które oni otrzymali, było okrojone. Dlatego, że nagranie, które było pokazane w sądzie, zawierało moment, kiedy Amber ustawia aparat, kiedy patrzy w stronę aparatu, oraz moment, kiedy ona wyłącza nagranie, kiedy widać, że Johnny sobie poszedł, że tak naprawdę nic poza trzaskaniem szafkami nic nie zrobił, a ona patrzy się w aparat i po prostu się tak, wiecie, krzywo uśmiecha. I te dwie rzeczy zostały wycięte, że oni dostali tylko i wyłącznie to, jak on właśnie trzaska tymi szafkami, a zresztą nawet na nagraniu widać, jak Amber próbuje kubkiem zasłonić telefon, żeby on nie widział w ogóle, że ona go nagrywa. Tak więc powiedział, że właśnie to było okrojone. No i Camille Vasquez, bo to ona przeprowadzała właśnie to przesłuchanie, znaczy przesłuchanie, przeprowadzała tą sekcję pytań, zapytała się go, ile czasu z reguły zajmuje zatwierdzenie wiarygodności danego nagrania, które dostają. On mówił, że jeżeli dostajemy od źródła, czyli od właściciela tego nagrania, to z reguły około 15 minut. Natomiast jeżeli nie, no to żeby to zweryfikować, to może trwać od kilku godzin do kilku dni. No to Camille Vasquez się zapytała, ile czasu Wam zajęło zweryfikowanie tego materiału. Mówi, 15 minut. Więc znowu, nie jest powiedziane wprost, że dostał to nagranie od Amber. On ani też wprost tego nie powiedział, ale poprzez sprytnie zadane pytania ława może sama dojść do takiego wniosku, co jest podobno tak naprawdę o wiele lepsze niż powiedzenie wprost, co się zadziało. Dlatego, że jeżeli coś jest powiedziane wprost, to ława może zacząć podważać i szukać innych rozwiązań. No, natomiast jeżeli jest to sprytnie poprowadzone i każdy z nich może dojść do takiego wniosku i dojdzie do tego wniosku, to jest bardziej takie silne, bo on sam doszedł do takiego wniosku, więc potem broni swojego jakby tego, do czego on doszedł. Więc powiem Wam, że było to naprawdę bardzo, bardzo sprytnie poprowadzone. Natomiast potem na arenę właśnie wkroczyła Elaine Bredderhoff, czyli Team Amber Heard, i zadała pytanie właśnie temu byłemu pracownikowi TMZ, po co on tu w ogóle jest. A więc on powiedział, że po prostu chciał przekazać prawdę o tym nagraniu i tak dalej, natomiast ona stwierdziła, że pan tu chyba jest po swoje 15 minut słaby. I to był jakiś taki temat przewodni bardzo wielu pytań, jakie ona zadawała wielu świadkom, że są tu tylko po to, żeby mieć swoje 15 minut słaby. Na co pan w bardzo sprytny sposób odpowiedział jej, że zupełnie nie, dlatego że on mogą go czekać reperkusje od strony TMZ za to, że właśnie coś takiego powiedział, chociaż nie zdradził de facto źródła, nie powiedział wprost, ale mimo wszystko. Natomiast, że to, że rozumie, że ona może myśleć, że on szuka swoich 15 minut sławy, dlatego że to samo można pomyśleć o niej, że podjęła się sprawy Amber Heard. Słuchajcie, miny galerii, jak znajdę jakieś fajne zdjęcie, żeby Wam wstawić, powiem Wam, że po prostu wow. I wiele osób zareagowało w zasadzie, what the fuck, w ogóle co się stało? I w ogóle nawet Elaine się tak troszeczkę, wiecie, uśmiała i tak na zasadzie, nie sądziłam, że coś takiego powiesz. No i ogólnie podczas tych ostatnich dni ponownie zeznawał Johnny Depp i ponownie zeznawała Amber Heard. I podczas zeznań Johnny'ego Deppa w zasadzie nie było żadnych what the fuck momentów, ani nic takiego. Zeznania, które składał, no ponownie były dosyć trudne, tak, w słuchaniu. Po pierwsze Johnny Depp mówi bardzo wolno, bardzo kolorowo i strasznie dookoła. Powiem Wam, że ja nie słuchałam go na żywo, w sensie tak jak leciały te streamingi, tylko po prostu spauzowałam i potem słuchałam na przyspieszeniu, bo trochę się nie dało. Natomiast podczas właśnie cross-examination, który przeprowadzał Rottenborn od strony Amber Heard, no ponownie było dosyć ostro, bo Rottenborn jest bardzo taki konkretny, bardzo zadaje takie
może nie to, że złośliwe pytania, ale wbija bardzo mocno szpilę i wyciąga takie najgorsze po prostu możliwe rzeczy. Taką ma rolę. On jest prawnikiem Amber Heard, taką ma rolę, więc to oczywiście rozumiem. Więc znowu doszło do takich właśnie przepychanek słownych pomiędzy Johnny Deppem a Rottenbornem. Wydaje mi się, że no w sumie Tim mógł go przygotować trochę lepiej na to, żeby po prostu nie odpyskiwał w ten sposób i nie próbował tak na siłę, bo to nie jest czas i miejsce i szczególnie tak blisko zakończenia, kiedy za chwilę idzie ława właśnie obradować, nie powinien w ten sposób robić, dlatego że właśnie to może źle wpłynąć na ławę. Natomiast na sam koniec, już prawie że na sam koniec, bo oczywiście nie była ostatnim świadkiem, chyba nie była ostatnim świadkiem, wkroczyła Amber Heard ponownie. Nie wiem, czyj to był pomysł, ale wydaje mi się, że ponieważ Johnny Depp ponownie zeznawał, to mi się wydaje, że ona też chciała ponownie zeznawać i ponownie cała ta wielka ubermimika, którą na początku pokazywała, potem nie, teraz znowu wkroczyła z pełną parą. Zaczęła opowiadać, jak to właśnie, odkąd ten proces teraz jest, to ona codziennie dostaje, wiecie, życzenia śmierci i jest nękana i tak dalej. I trochę, jakby wiecie, rozumiem, niezależnie od tego, co człowiek robi, to musi być naprawdę straszne, zwłaszcza, że ona jest matką, co jak człowiek pomyśli, jaką wariatką ona jest, to tak się zastanawiam. Biedne dziecko, bo to jest naprawdę, no, to jest zupełnie inny głęboki temat. Ale też wiecie, no dostaje życzenia właśnie śmierci dziecka, to jest straszne moim zdaniem, to już jest no po prostu przegięcie. Ale co ciekawe, to tak naprawdę kiedy Amber była potem przesłuchiwana przez team Johnny'ego Deppa i ponownie Kamil Vasquez, i Kamil właśnie mówiła, że słyszała pani zeznania właściciela na przykład tych przyczep kempingowych, gdzie tam, czy tych przyczep jakby, w których była ta impreza, na co Amber po prostu ze stoickim spokojem: słyszałam, ale ja tego człowieka nie znam. Nigdy go na oczy nie widziałam. Kiedy tamten z kolei zeznawał, że tak, że był, że jest właścicielem, był właścicielem przez 11 lat, ostatnio to sprzedał, to i tamto, tralala. Myślę, że to, czy jest właścicielem, można bardzo łatwo potwierdzić. Natomiast ona twierdzi, że ona go nie zna, jego tam nie było, on nie wie, co się działo i w ogóle jego zeznania to o kan dupy można potłuc, bo w ogóle powychodzili ludzie z dziur, powychodzili, żeby zeznawać na korzyść Johnny'ego Deppa i kłamać. I generalnie zasugerowała, że wszyscy inni kłamią, tylko nie ona. Naprawdę powiem wam, że to było clue w zasadzie jej wszystkiego, bo generalnie twierdziła, że wszyscy inni, wszyscy, którzy zeznawali na rzecz Johnny'ego Deppa, kłamią. Dlatego, że Johnny Depp ma wielką władzę i każdy chce mu się przypodobać, każdy chce mieć jakąś przysługę u niego, więc wszyscy generalnie kłamią, tylko nie ona. Więc no, powiem wam, że to naprawdę było, nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tuż przed mowami końcowymi, przed zakończeniem jakby całego tego procesu, tych wszystkich zeznań, jeszcze pozwolić jej się wypowiadać, bo ona jest chyba najgorszym możliwym świadkiem. Naprawdę, powiem wam, że wielu prawników, których ja oglądam właśnie na zagranicznym YouTube, twierdzi, że to, że ona teraz zeznawała, to była jej decyzja. Że oni nigdy w życiu nie pozwoliliby jej zeznawać i prawdopodobnie jej team prawników też nie chciał, ale obstawiają, że ona się po prostu uparła, że ona to chce zrobić, i wyszło co wyszło, że prawdopodobnie po prostu no nie pomogła sobie za bardzo, co tu dużo mówić. Zbliżamy się już, słuchajcie, do końca. Przyszedł czas na mowy końcowe właśnie. Każda ze stron miała 2 godziny na mowy końcowe i wyglądało to w ten sposób, że najpierw mowę wygłaszał team Johnny Depp, następnie w odpowiedzi na tą mowę team Amber Heard, który jednocześnie wygłaszał mowę dotyczącą swojego pozwu, czyli tutaj jakby były takie dodatkowe 2 części. Następnie team Johnny Depp ponownie w odpowiedzi na to, co odpowiadał team Amber, oraz w odpowiedzi na ich część dotyczącą pozwu Amber. I na końcu team Amber, który odpowiadał na część Johnny'ego Deppa dotyczącą tylko i wyłącznie pozwu Amber. To się wydaje skomplikowane, natomiast ma to sens. I na całość, na wszystko to, każda ze stron miała 2 godziny i musieli sobie podzielić jakoś tam czas, jak chcieli. W każdej ze stron mowy końcowe wygłaszało 2 adwokatów. W przypadku teamu Johnny'ego Deppa była to Kamil Vasquez, którą już wszyscy znają, ponieważ przeprowadziła świetny cross Amber Heard, oraz Ben Chu, który jest chyba jakby tutaj naczelnym prawnikiem tutaj całego tego teamu. No i po stronie Amber Heard była Elaine Bruderhoff, która jakby była głównym prawnikiem, oraz
Ben Rottenborn, który właśnie był tym drugim prawnikiem, który przeprowadzał cross na Johnem Deppie. Więc to akurat było takich dwóch, i tu po tej stronie, i tu po tej stronie było takich dwóch głównych właśnie prawników. Chociaż po stronie Johnego Deppa widać było jeszcze kilku innych, którzy gdzieś tam się przewijali właśnie w trakcie tego całego procesu. Po stronie Amber Heard w zasadzie głównie akurat z reguły była właśnie Elaine i Rottenborn. Tak więc, swoje mowy końcowe właśnie wygłaszał najpierw team Johnego Deppa i tutaj zaczęła Camille, która w zasadzie opowiadała i dokładnie pokazywała, w którym momencie Amber Heard kłamała, że mówiła to, potem zeznania świadków pokazały to, dowody pokazały to. Bardzo ładnie i precyzyjnie to wszystko pokazała. Następnie pałeczkę przejął Ben Chu, czyli właśnie drugi prawnik od strony Johnego Deppa, który troszkę bardziej to nawiązał jakby do prawa, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że niestety prawo akurat w tym wypadku nie było do końca po stronie Johnego. Dlatego, że John musiał udowodnić zniesławienie, a to jest podobno bardzo, bardzo trudne, szczególnie właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tak mówili, tak mówiło większość prawników, których ja oglądałam na YouTube, że właśnie to nie chodzi o to, że on miał udowodnić, że to ona go biła, tylko on miał udowodnić, że to, że ona powiedziała o przemocy, oznacza zniesławienie. Więc, ponieważ ona mówiła o przemocy fizycznej i seksualnej, to on musiał wykazać, że do takiej przemocy nie doszło. Oni próbowali pokazać, że do takiej przemocy doszło, bo była przemoc werbalna, kiedy on tam wyzywał ją od innych takich rzeczy. Była przemoc... W pewnym sensie oni to nazywają chyba psychiczną, na zasadzie, że właśnie przez to, że on tak ćpał i chlał i był agresywny w stronę szafek kuchennych, to że to jest przemoc. Ja nie neguję, że to jest, natomiast nie to mieli udowodnić. Więc de facto John miał troszeczkę tutaj pod górkę. Natomiast Amber z kolei w swoim kontrpozwie musiała udowodnić, że przez związek z Johnem Deppem właśnie miała ten stres pourazowy, jak to się nazywa, PTSD generalnie, zespół stresu pourazowego właśnie, oraz że to się przyczyniło do bardzo dużych szkód w jej karierze na ileś tam milionów złotych, więc tralalala. Tak więc, kiedy Ben Chu właśnie po tym, co Camille mówiła, troszkę zaczął nawiązywać do prawa i on tak de facto pokazywał właśnie, bo tam jest taki formularz, który ława musi wypełnić, i tak w pewnym sensie, można powiedzieć, to nie jest sprzeczne z tym, co się robi, ale tak tłumaczyli właśnie prawnicy, że on tak podpowiadał, w jaki sposób, najprostszy sposób możecie po prostu zaznaczyć, że nie było takiej przemocy, nie udowodnili, że taka przemoc w ogóle istniała, to my udowodniliśmy, że takiej przemocy nie było, więc po prostu musicie tutaj zaznaczyć to i to i tamto. I trochę tak nawiązywał do tego. Na koniec nawet powiem Wam, że tak dało się wyczuć w pewnym momencie, jak mu głos zadrżał i tak mu ścisnęło gardło i powiem Wam, że ja to też odczułam, nawet teraz jak o tym mówię, to też to odczułam. Więc następnie wkracza team Amber Heard. Pierwszy, który zabrał głos, to jest Ben Rottenborn i ten ma na imię Ben notabene, tylko to jest Ben Chu, a to jest Ben Rottenborn. I powiem Wam, że jego argumentacja była naprawdę bardzo dobra. Gdybym tylko i wyłącznie jego słuchała, to bym się zaczęła zastanawiać, że chyba faktycznie John nie może wygrać tego procesu, bo on bardzo ładnie pokazywał, gdzie właśnie prawo, bo prawo jest prawem, nie zawsze sprawiedliwe, jak to mówią. I tutaj akurat właśnie jest taka sytuacja, że jeżeli uznajecie, że doszło do jakiejkolwiek przemocy, to musicie uznać, że Amber wygrywa ten proces. I on bardzo często, bardzo dużo to podkreślał i również właśnie nawiązywał do tego formularza, który ta ława musi wypełnić. Jakby w którym miejscu, tak, jeżeli uważacie, to nie możecie, to tu nie możecie zaznaczyć tego, to i tamto. I naprawdę powiem Wam, że jego przemowa była bardzo, może nie tyle, że przejmująca, ale taka wymagająca uwagi i taka sprawiająca, że chciało jej się słuchać. Natomiast kolejna wkroczyła, no tak jak w Johnem Deppie, tak jak u Johnego przemawiało dwóch prawników, tak i tutaj przemawia dwóch prawników, więc wkracza Elaine. Słuchajcie, może ona jest i dobrym prawnikiem, może i naprawdę ma duże doświadczenie, ale jeśli chodzi o ten proces, to niestety ona się tutaj nie popisała. Zgłaszanie jakichkolwiek sprzeciwów podczas mowy końcowej jest bardzo, ale to ekstremalnie rzadkie. Ja to mówię
na podstawie tego, co słyszałam, bo pamiętajcie, że jakby, no ja nie znam się na prawie amerykańskim, nie praktykuję, nie mam w ogóle, wiecie, po prostu trochę powtarzam Wam to, co ja usłyszałam z wielu różnych źródeł, które sobie oglądałam w międzyczasie. Więc zgłaszanie sprzeciwu podczas właśnie mowy końcowej jest bardzo rzadkie, praktycznie, ekstremalnie rzadkie, praktycznie nigdy nie występuje. Natomiast podczas mowy końcowej Elaine, team Johnny'ego Deppa zgłaszał 3 razy sprzeciw, dlatego że Elaine po prostu kłamała, wręcz w żywe oczy kłamała, bo ona na przykład powiedziała, że tam jednym ze świadków był prawnik Johnny'ego Deppa, który w zasadzie nie mógł za bardzo zeznawać nic, bo jest związany tajemnicą z klientem, tak, prawną i nie mógł nic zeznawać. Natomiast Elaine powiedziała, że ten prawnik zasiał te wszystkie negatywne opinie w internecie o Amber na prośbę Johnny'ego Deppa, co nie zostało ani udowodnione, ani poparte żadnymi dowodami, więc ona nie mogła o tym powiedzieć. I to był jeden ze sprzeciwów. Nie pamiętam, powiem Wam wszystkich, ale po każdym takim sprzeciwie Elaine musiała wycofywać się z tego, co powiedziała i iść gdzieś dalej, więc powiem Wam, że to nie wyglądało dobrze. I tak jak Wam powiedziałam na początku tego tutaj fragmentu, każda ze stron miała 2 godziny i po tej pierwszej części, czyli po tych pierwszych jakby mowach, team Johnny'ego Deppa miał jeszcze 40 minut do wykorzystania, team Amber miał 6 minut do wykorzystania. Po prostu oni zmarnowali praktycznie cały czas na te pierwsze mowy, więc powiem Wam, że jak oni to usłyszeli, to widać było, jak im po prostu fizycznie miny zrzedły. To niesamowite było. Potem była godzina przerwa na lunch i na pewno każdy po prostu poszedł, wiecie, co tutaj zrobić, jak przeprowadzić te kolejne mowy końcowe, dlatego że znowu ponownie team Johnny Depp, który odnosił się do tego, co było w mowach końcowych teamu Amber Heard. No i bardzo słusznie się odnosili, dlatego że Rothenborn w swojej mowie końcowej powiedział, że Johnny Depp chce Wam wmówić, że skoro Amber nie zrobiła zdjęć swoich urazów, to znaczy, że ich nie było. Czyli jeżeli ofiary przemocy fizycznej nie robią zdjęć swoich urazów, to znaczy, że przemocy nie było. Tak wiecie, uogólnił to bardzo mocno. Natomiast Kamil bardzo ładnie do tego wróciła i powiedziała, że jeżeli ofiara przemocy decyduje się zrobić zdjęcia swojemu oprawcy, kiedy on śpi, bądź jakiegoś siniaka na ramieniu, bądź jakby te zdjęcia potłuczonych butelek, ale nie bardzo silnych obrażeń, które miały powstać na skutek brutalnego ataku, o którym ona mówi, no to jakby nie pamiętam dokładnie tych argumentów, ale powiem Wam, że bardzo ładnie to tak właśnie odwróciła, że to nie o to chodzi, tak, że brakuje dowodów, tylko chodzi o to, że dowody, które oni przedstawili, przeczą temu, co ona mówi, a to są ich dowody, to są ich zdjęcia, które oni wnieśli. Tak więc tu bardzo ładnie nawiązała do tego, no i też podkreśliła właśnie, że to, co oni mieli udowodnić, to, że artykuł, ten op-ed, który napisała Amber, który mówił, że doznała przemocy fizycznej i seksualnej, że to jest zniesławienie. I oni to mieli udowodnić, nie że jakąkolwiek inną przemoc, tylko właśnie to, bo faktycznie mogłoby być tak, że ława uzna, że właśnie zachowania Johnny'ego Deppa mogły być przemocowe. Ja nie mówię, że nie mogły być, tylko nie to mieli właśnie udowodnić. Na koniec, no niestety Rothenbornowi zostało 6 minut, więc jedyne, co mógł podkreślać, to, że Amber ma prawo do swojego głosu i że oddajmy jej życie i tam takie tam pitu farmazony. No i tyle, i koniec, i ława poszła obradować. Natomiast opowiem Wam jeszcze o 2 sytuacjach, które się zadziały, może nie tyle, że związane z tym procesem, ale pobocznie w kulisach jakby tego całego procesu. Ogólnie ten proces spowodował bardzo dużą popularność wszelkiego rodzaju kanałów właśnie o tematyce prawnej. Już wcześniej Wam mówiłam właśnie o tych kilku kanałach, które ja oglądam, natomiast ogólnie tych kanałów było bardzo dużo i one zyskały ogromną popularność teraz. I też kilku prawników chodziło właśnie na salę sądową, żeby obserwować reakcję głównie właśnie tej ławy i zapisywać jakieś notatki. I był tam taki jeden koleś, który ma kanał The DUI Guy, czyli to jest koleś, który jest prawnikiem głównie zajmujący się właśnie
sprawami prowadzenia po alkoholu, bo DUI to jest driving under influence, czyli właśnie pod wpływem. I on był właśnie na sali sądowej w momencie, kiedy zeznawał ten świadek TMZ, o którym wam mówiłam, który powiedział właśnie to, że, na pytanie Elaine, że szuka 15 minut sławy, on odpowiedział, że to samo można by było powiedzieć o tobie, że wzięłaś właśnie się za tą sprawę. I autentycznie te memy, które wam pokazałam, te właśnie, ta galeria tam, oh shit, i w ogóle, no to tam bardzo wyraźnie, ponieważ on był tutaj za głową Elaine, widać właśnie the DUI guy, tego gościa. I ponieważ on dosyć często występował na kanale Legal Bites, czyli Ality, ona napisała do niego, że wolałaby, aby się na kanale w tej chwili nie pojawiał. Wynika to z tego, że generalnie galeria raczej powinna pozostać neutralna, raczej nie powinno być tego typu reakcji. I trochę jest taki strach, ponieważ każdy już w zasadzie pod koniec szczególnie wiedział, że to są prawnicy, którzy potem właśnie streamują, mówią co się działo, wydają opinie i tak dalej. To nie jest niedozwolone, to nie jest niezgodne z prawem, natomiast jakby się ktoś bardzo mocno uparł, można by było podciągnąć to jakoś pod właśnie to, żeby doprowadzić do, nie wiem, jak się w Polsce mówi, mistrial, czyli że generalnie procesu nie było, zaczynamy od nowa. I Alita przez to, że jej kanał bardzo mocno się rozrósł pod wpływem właśnie tego procesu i ona wystrzeliło jej, nie wiem, chyba poniżej 100 tysięcy do prawie 250 tysięcy, więc bardzo dużo, wiecie, nowych ludzi było. Ona się chyba troszeczkę wystraszyła tego, więc poprosiła go, żeby on w tej chwili się nie pojawiał na jej kanale, żeby nie wiązać właśnie tego, że tutaj jakoś YouTube próbuje wpływać na to, co się dzieje na sali poprzez właśnie te reakcje. Wiadomo, że ta reakcja była taka, wiecie, mimowolna, tak jakby bardzo dużo osób na galerii tak zareagowało. To było po prostu taki szok, ale wybuchł z tego taki... Taka trochę mała drama po prostu na tym YouTubie, bo powiem wam, że ten koleś upublicznił tą jej wiadomość, którą ona mu prywatnie napisała i upublicznił ją i powiedział, że właśnie, że on nie rozumie i generalnie tam, wiecie, zaczęła się taka przepychanka słowna i dlaczego i co i tamto, potem Alita przepraszała, że ona się trochę za bardzo wystraszyła, bo jest za dużo oczu skierowanych właśnie na te wszystkie kanały, bo podejrzewam, że zarówno Team Amber i Team Johnny na pewno obserwowali te kanały, wydaje mi się, że dosyć uważnie wyłapywali wszelkiego rodzaju czy wskazówki, czy właśnie nieścisłości, które inni też wyłapują, więc wydaje mi się, że ona mogła się wystraszyć, że potem będzie to jakoś powiązane z właśnie jej kanałem i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie wybuchł taki mały smród między nimi i tam się tak trochę poprztykali na Twitterze głównie, bo jak coś się dzieje w Ameryce, to głównie na Twitterze. Natomiast druga, powiem wam, bardzo ciekawa sprawa, to też właśnie związana z tym gościem, dlatego że ja potem go zaczęłam obserwować, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, jak on reaguje. Ja nie oglądałam go do tej pory w ogóle, ja tylko właśnie widziałam gdzieś jakieś urywki z nim. Natomiast potem jak obejrzałam chyba ze dwa czy trzy takie jego filmy tak na przyspieszeniu, tak trochę sobie przeskakując, no nie spodobał mi się sposób jego mówienia. Jest taki bardzo, nie wiem, po prostu not my vibe, tak? Jakby nie do końca mi się on spodobał. Natomiast on zawsze jak szedł jakby w kolejkę, nie wiem w jaki sposób, ale chyba jakoś na nadgarstku miał tutaj telefon i po prostu robił livestream tego. No i teraz też tak było i miał mieć tak zwanego stacza w kolejce, no bo w Ameryce jest tak, że generalnie można kogoś zatrudnić, kto stoi za ciebie w kolejce i potem sobie, wiecie, wchodzicie i nie musicie stać na przykład całą noc. Natomiast ponieważ tam się tak bardzo jakby no cyrk robił z tymi kolejkami, no to już pod koniec ci jakby strażnicy tego, którzy pracują w sądzie, bardzo mocno tego pilnowali. Okazało się, że właśnie, bo on chciał na te mowy końcowe wejść, okazało się, że na te mowy końcowe jego stacz gdzieś zniknął. Nie wiadomo gdzie jest, więc on nie miał miejsca w kolejce. Więc próbował zagadać z kimś, kto w tej kolejce jest, czy może jakoś te miejsce odkupić. Więc zaczęło się wielkie oburzenie innych ludzi z kolejki, pan tu nie stał, pan tu nie stał. Udało mu się dogadać z jakąś dziewczyną, której zapłacił, słuchajcie, 4000 dolarów za to, żeby w tą kolejkę wejść w jej miejsce. Zapłacił jej, to wszystko nagrywał cały czas na live, streamował, po prostu widać było, jak jest zdenerwowany, tak żuł strasznie gumę, po prostu widać było, że jest bardzo mocno zdenerwowany, ale stara się tego nie pokazać. Przynajmniej ja to tak odbierałam, może inaczej. Natomiast no udało mu się, znalazł dziewczynę, która faktycznie postanowiła mu odstąpić swoje miejsce w kolejce za 4000 dolarów, więc szybko tam przez jakiś tam Venmo czy Cash Pay czy coś tam przelał jej te pieniądze, no i jakby wszedł w jej miejsce w kolejce, cała kolejka jakby potwierdziła, tak, ten pan się zamienił z tą panią,
Natomiast słuchajcie, i tak go nie wpuścili na salę sądową. I tak strażnicy powiedzieli, nie, nie, pan nie wchodzi. Nie wiadomo dlaczego, bo miał prawo stać w tej kolejce, bo wymienił się z jedną osobą. Nie wiadomo dlaczego, podobno, teraz już są plotki w zasadzie, ale podobno to gdzieś przyszło z góry. Podobno po prostu strażnicy dostali taką informację, że pan nie wchodzi. I on to streamował na żywo, tak? I jakby jak odchodził, nawet tam rozmawiał z tym głównym szefem i tak dalej, i powiedział, że rozumie i tym podobne, wrócił do domu. Widać było, że był strasznie wkurzony. Powiem wam, że ja też bym była, bo on nie jest w ogóle lokalny. On też przyleciał gdzieś tam skądś, gdzie indziej on pracuje. No i jeżeli jest się ostatnie dni i macie mowy końcowe, no to naprawdę chcecie wejść i po pierwsze dokończyć, bo on robił niesamowicie takie, wiecie, dokładne notatki w tej minucie, przy tym tam z ławy numer 4 zrobił coś tam, wiecie, naprawdę bardzo takie dokładne notatki. I chce się być na tych mowach końcowych, żeby właśnie dokończyć to i żeby samemu też to zobaczyć. Ja go podziwiam, bo ja bym była tak, ja bym miała dym z uszu, by mi szedł, jakby się coś takiego, a on tak troszkę, powiem wam, że wyluzowany był jeszcze, zwłaszcza, że zapłacił 4000 dolców za to, więc wiecie, jest 4000 w plecy. Oczywiście w Ameryce nie mu to bardzo szybko wróciło, bo ci, którzy na żywo oglądali ten streaming, momentalnie mu tam zaczęli wpłacać kasę, żeby po prostu mu to zwróciło. No ale powiem wam, że niesamowite to jest w ogóle, niesamowita historia, że tak to wyglądało. Po prostu no, wrócił do domu, no i co miał, znaczy do domu, do tego miejsca, w którym przebywał, no i co miał zrobić, po prostu poszedł na streaming na jeden z kanałów i sobie tam był, no i tyle. No i dobrnęliśmy w zasadzie do końca całego procesu, teraz ława poszła obradować i to, ciekawa sprawa jest taka, że kiedy w ławie normalnie było 9 osób, obradować poszło 7, dwie osoby zostały, może nie tyle zwolnione, są jakby w rezerwie, można by powiedzieć, ale nie są w tej chwili obecne w tym procesie podejmowania decyzji. Jeżeli coś by się stało z którymś z pozostałych uczestników właśnie, który na przykład z jakichś powodów odpadnie, no to wtedy właśnie są te dwie osoby zapasowe. I powiem wam tak, gdybym ja przez 6 tygodni czy tam 5 tygodni siedziała i zainwestowała swój czas i jakby wiecie, no siebie, tak, w ten cały proces, słuchała tyle rzeczy, i nie mogła o tym, bo pamiętajcie, że oni w trakcie tego całego procesu nie mogą o tej sprawie rozmawiać. Oni mogą rozmawiać, nie wiem, o tym, co zjedzą na lunch, kto zamówi, co, jakby wiecie, o pierdołach, ale nie mogą rozmawiać o tej rozprawie. Dopiero teraz, właśnie w piątek, kiedy zakończyły się mowy końcowe, dopiero teraz mogą zacząć rozmawiać. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście osobą, która właśnie siedziała przez te 6 tygodni i nie mogła o tym rozmawiać i nie możecie o tym rozmawiać z nikim z domowników, nie możecie wchodzić na żadne social media, w ogóle wiecie, no nie możecie się dzielić, tak, tą rozprawą i zostajecie teraz jakby zwolnieni w pewnym sensie, jesteście na razie rezerwowym, ale dalej nie macie o tym z kim porozmawiać. Nie rozmawiacie z tamtymi osobami, które poszły podejmować decyzję, nadal nie możecie rozmawiać z osobami w waszym otoczeniu, z waszą rodziną, nadal nie możecie wchodzić jeszcze na żadne social media, bo możliwe, że coś się stanie i będziecie musieli jakby wejść, wrócić do tego procesu podejmowania decyzji. Więc powiem wam, że jak ja bym była taką osobą, która przez 6 tygodni siedziała i oglądała te wszystkie rzeczy i słuchała tego wszystkiego i teraz by mi powiedziano, pani już dziękujemy, wow. I podobno, bo właśnie osoby, które były na tej sali sądowej i obserwowały, wiecie, wszystkich i tam robiły notatki, jeden z kolesi powiedział właśnie, że widać było rozczarowanie, taką, wiecie, gorycz, złość, jedna z osób, która właśnie została tą rezerwową, była widocznie po prostu zdenerwowana. Jakby widać było to zdenerwowanie, takie zawiedzenie na jej twarzy. Bardzo dużo osób też właśnie tak rejestrując i też obserwując, jak się zachowywała ława, określa, że na przykład ten wygląda, jakby był za Johnny Deppem, ta wygląda, że chyba jest za Amber, ta coś tam i tak dalej, więc teraz jest taka, wiecie, taki bardzo dużo dyskusji w sieci na temat tego, co sądzimy, tych dwóch właśnie zapasowych, których odpadło, było dosyć, bardzo duże jest przeświadczenie, że byli właśnie za Johnny Deppem, więc w
tej chwili to, co się dzieje w internecie, to jest właśnie takie żonglowanie właśnie tymi informacjami i zastanawianie się, czy wygra, co wygra, czy ma szansę. Większość osób mówi, że tak. Natomiast wydaje mi się, że mówi, że tak, dlatego że opinia publiczna w pewnym sensie się tego domaga. Natomiast pamiętajcie, że tam jest jednak, prawo jest prawem, nie zawsze jest fair. Zastanawiam się, czy jeżeli faktycznie tak by się stało, że uznaliby, że nikt nie udowodnił swoich racji i po prostu idźcie do domu, zastanawiam się, co by się zadziało później. Czy mimo wszystko Johnny Depp by uznał, że sprawa jest zamknięta i on już więcej nie chce wygrzebywać? I tak zobaczcie, jak ogromne brudy, jakby jak to wszystko wyszło na wierzch, tak? No nikt nie chciałby czegoś takiego po prostu przeżywać ponownie, tak? Na kolejnej rozprawie i ciągać się znowu po sądach. Zwłaszcza, że to jest czas, to są ogromne pieniądze. Wydaje mi się, że... No w sumie się zastanawiam, jakby to było. Natomiast większość raczej przewiduje, że Amber w swoim pozwie o to właśnie, że jej kariera doznała uszczerbku po tej całej sprawie. Raczej tego nie udowodniła i raczej tutaj nic nie dostanie. Natomiast przewidują, że Johnny Depp może być tak, że udowodni właśnie tego, że został pomówiony w tym artykule, że do niczego takiego nie doszło. Natomiast co będzie? Jestem bardzo ciekawa. Jestem też ciekawa właśnie, co wy sądzicie, bo tak jak rozmawiałyśmy w zeszłym vlogu, w zeszłym tygodniu, to właśnie tak uznaliśmy w zasadzie, że tak chyba będzie najlepiej, kiedy wy to widzicie w poniedziałek. Poniedziałek to jest jaka data w ogóle? To jest 30 maja, dopiero jutro, czyli we wtorek, 31 maja, ława wraca obradować dalej, dlatego że dzisiaj jest dzień wolny w Ameryce. Tak więc oni dopiero jutro wracają. W piątek, jak wiadomo, no nie podjęli decyzji, bo wiemy, że nie podjęli decyzji. Jestem ciekawa też, kiedy oni podejmą tę decyzję. Czy podejmą ją w tym tygodniu, czy to potrwa trochę dłużej. Wiadomo też, że po jednym z prawników, bo tak słyszałam, że sędzia mówiła, że przynajmniej po jednej osobie z każdej strony jedna osoba musi być jakiś około 10 minut od sądu, na wypadek, gdyby pojawiły się jakieś pytania. Natomiast kiedy dostaną informację o tym, że werdykt został podjęty, to będzie godzina, będzie co najmniej ponad godzina do tego, żeby się wszyscy stawili z powrotem w sądzie. Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, podejmą decyzję o 11:15, to dobijamy do pełnej godziny, do 12:00 i jeszcze jedna cała godzina. I wtedy się wszyscy zbierają w sądzie, żeby właśnie ogłosić ten werdykt. Jeżeli podejmą, nie wiem, zastanawiam się, 11:59, no to znowu do pełnej godziny i godzina, czyli nadal, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast prawdopodobnie tak na 99,9% na ogłoszeniu werdyktu nie będzie ani Amber, ani Johnny'ego. Wydaje mi się, że to jest akurat rozsądne, bo kto by chciał być w tym momencie, kiedy wiadomo, że któraś ze stron raczej przegra. Wydaje mi się, że nikt nie chce być, wtedy się najlepiej zacząć, bo na pewno jakiś paparazzi będzie, wiecie, z lunetą szukał i chciał zrobić zdjęcie, więc wydaje mi się, że raczej ich nie będzie, raczej już będą tylko prawnicy na ogłoszeniu werdyktu. I z tego co wiem, to właśnie ci prawnicy, którzy wygłaszali mowy końcowe, oni raczej zostali na miejscu. Natomiast cały ten team, który, wiecie, robił researche, gdzieś tam wyszukiwał różne rzeczy, bo wiadomo, to nie tylko te dwójki pracowały, tylko tak naprawdę tam jest sztab ludzi, który na to pracuje. Oni prawdopodobnie wrócili gdzieś już do swoich obowiązków, tak więc zostały tylko te osoby. Więc... dobrnęliśmy też do końca tego filmu, był na pewno bardzo długi, 2 razy mi się aparat rozładował, 6 razy przegrzał, ale no dużo było do powiedzenia, bo to było streszczenie 2 tygodni praktycznie. Wiem, że jest kanał właśnie na polskim YouTubie Susan Mirwi, która relacjonowała dzień po dniu, każdy dzień osobno. Ja to robiłam na Instagramie, natomiast jeżeli macie ochotę obejrzeć, no to możecie właśnie wygooglać i sobie tam pooglądać to wszystko. Tak więc nie wiem, czy gdzieś jeszcze na polskim YouTubie coś więcej jest. Z tego, co mi pisałyście, to nie. Natomiast dużo jest też oczywiście na TikToku i na Instagramie, szczególnie takich memowych rzeczy właśnie, jak ten koleś z TMZ, czy różne inne fragmenty, więc tego jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Ja oczywiście trzymam kciuki za Johnny'ego, uważam, że
no należy mu się chociażby, nie wiem, $1, należy mu się przyznanie prawdy w pewnym sensie, należy mu się przyznanie racji, o, racji, nieprawdy, przyznanie racji, że faktycznie to nie on był człowiekiem, który stosował przemoc fizyczną w tym związku, tylko sam był ofiarą przemocy, więc uważam, że to mu się należy, bo po prostu moje odczucie jest takie, że ta kobieta zniszczyła mu życie. Facet jakby i piękne miał życie do czasu, kiedy ją poznał, a kiedy ją poznał, wszystko zaczęło iść w dół i moim zdaniem zniszczyła mu strasznie życie. Te ostatnie 10 lat jego życia naprawdę moim zdaniem były koszmarem, no i niestety. Zastanawiam się teraz, jak będzie wyglądać na przykład jej kariera, bo wydaje mi się, że nie wiem, moje przeczucie jest takie, że pewnie nie wróci od razu do nagrywania filmów. Prawdopodobnie zaszyje się gdzieś teraz, ma jeszcze te 7 baniek, których nie wpłaciła na cele charytatywne i pewnie nikt jej nie zmusi do tego. Ma teraz też małe dziecko w domu, więc myślę, że ona się raczej skupi na tym. Podejrzewam, że może za kilka lat pojawi się z powrotem na scenie filmowej, pewnie powie, że to był czas refleksji nad sobą i poświęciła się dziecku i coś tam, i coś tam, i coś tam, i pewnie powoli zacznie pojawiać się w filmach. Johnny Depp w tej chwili ma no prawie 60 lat, więc może jego kariera jeszcze się nie kończy, bo jest mnóstwo aktorów, którzy są starsi i cały czas jeszcze grają w filmach, ale podejrzewam, że pewnie w jakichś produkcjach się pojawi, bo z drugiej strony musi trochę też odrobić tych pieniędzy, których nie mógł zarabiać przez jakiś czas. A jeszcze jak pamiętam, nie wiem czy kojarzycie, ale tam była też taka sytuacja, gdzie de facto okazało się, że jego już były menadżer właśnie do spraw zarządzania tymi finansami też nimi źle zarządzał i on stracił jakieś grube miliony, więc generalnie w ogóle był w pewnym momencie w czarnej kupie. Więc podejrzewam, że może pewnie będzie się pojawiał w jakichś filmach, żeby gdzieś jakoś tak, wiecie, odbudować też stabilizację finansową. W końcu ma też dzieci, więc to na pewno też jakoś będzie wpływało na jego decyzję. Ale wydaje mi się, że no te ostatnie lata na pewno bardzo mocno na niego wpłynęły. No ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że raczej opinia publiczna za, nie wiem, miesiąc, dwa pewnie już w ogóle o tym zapomni, zajmie się jakimś innym skandalem, a z nimi to zostanie na długie lata i ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, to tyle, bo jak widać głos mi już powoli ucieka i już nawet niezliczone ilości wody tu już nie pomagają. Wypiłam chyba 1,5 butelki wody. Ale no niestety, a jest to drugi film, który dzisiaj nagrywam, bo nagrywałam też jeszcze Holciuchowy, który zobaczycie w środę na kanale, więc też troszeczkę dzisiaj sobie pogadałam. Tak więc, jeżeli wpadliście tutaj tylko posłuchać o Johnnym Deppie i jesteście tutaj totalnie przypadkiem, to mimo wszystko zachęcam Was, żebyście spojrzeli na mój kanał, jest dużo różnych filmów i są też pogadankowe filmy, ale są też ciuchowe dla osób właśnie o większych gabarytach, plus size'owe, ale też makijażowe, testy różnych rzeczy, tak więc jeżeli Was coś interesuje, no to zachęcam, możecie zasubskrybować, polajkować ten film, tak więc będzie mi też bardzo miło. A jeżeli jesteście moimi stałymi widzkami, widzami, to pamiętajcie, w środę będzie kolejny film i będzie to Holsce & A. A na piątek zobaczymy jeszcze, co będzie. Mam kilka pomysłów, mam kilka filmów w głowie, ale jeszcze nie wiem, co mi się uda zrealizować, bo wiecie, miałam teraz kilka dni przerwy, więc teraz nadganiam i trochę tak nie wiem za bardzo, w co się złapać. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, dziękuję Wam za wytrwałość, jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, a jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, to na przykład możemy stawcie emotkę pszczółki, bo chciałam co innego, ale lepiej nie. Stawcie emotkę pszczółki w komentarzu, to będę wiedziała, że dobrnęliście do końca. Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji mojego kanału, no i koniecznie o komentarzu. Trzymajcie się w takim razie ciepło i do następnego filmu, mam nadzieję. Na razie, pa, pa.